No przepiękna, udekorowana sala, światełka dodają blasku, kwiatuszki, świeczki, wszystko jest pięknie, piękne nakryte stoły. Sama pomagałam dekorować, więc jakby mogę się pochwalić, ale wyszło im ładnie. Sala jest rewelacyjnie przystrojona, jest fantastycznie rozdzielone, jest ustawione miejsca również bardzo dobrze. Młodzi się czują oczywiście, wiadomo, lepiej z młodszymi, starsi ze starszymi. Dekoracje są piękne. Let's make believe and explore all the possibilities. Myślałam na początku, że Konrad sobie po prostu żarty stroi, że on przyjedzie po nią traktorem, więc to było po prostu rewelacja, jak on podjechał tym traktorem. No po prostu serio, po prostu rewelacja, odniesienie do tego ich życia tak naprawdę, prawda? Więc to było fantastyczne po prostu. Sam osobiście tymi rękami czyściłem go, pucowałem, myłem, także tutaj on był przygotowany na każdą ewentualność. Dwa samochody. My. No. I reszta. No nie, o takim mówię chłopakom, ale żeby potwierdzić jeszcze. My, tak. I z kościoła mnie tak samo. Tak samo. Dobra, idę mieszka. Jak wyglądał pan młody, jako osoba, którego szykowała? Zniewalająco, to po prostu gentleman, klasa sama w sobie. No. Tutaj nic dodać, nic ująć, no. Proszę Państwa, tu po prostu podziwiać. Chłopak jak z obrazka. Pani młoda wygląda bardzo pięknie, suknię ma bardzo elegancką, taką klasyczną, ale z takim czymś, co daje całego uroku. Jest pięknie umalowana, ma piękną fryzurę i naprawdę wygląda prześlicznie dzisiaj. Trzy bramki po drodze już widziałem. Trzy? Trzy. Miało być dwie. Na samym zakręcie. Strażaki przed zakrętem. No to wiem. Patryk już z traktorem stoi. To wiem. I kto jeszcze? I Sarnat jeszcze na moście. Sarnat jeszcze się dobrał. W wolnym tempie. Błogosławię Cię na nową drogę życia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, abyś był szczęśliwy. Błogosławię Cię na tę nową drogę życia, żebyś był szczęśliwy i zadowolony.
to my mamy ciężki sprzęt, co się pociągnie. Mamy już do tego, do złożenia, prawda? Olej, o kurde, to jest zwolnica poszła chyba. Bomba. Ale coś się przyda, żeby... Nie no, żeby zapalił, to trzeba mu dać dobrego zastrzyka. Oleju, dobrego zastrzyka. Nie wiem, czy to pomoże. Nie pomoże? Słabe strasznie. Dawaj gazu, gazu! No to z którego próbujemy teraz? Patrzę, który. Gdzie ci masz, cholero? To emocje! Za szybka jazda! Dawaj do zierania! Żniwa, no wywaliło się! Żniwa się wywaliło! Dawaj do zierania! Poli, no kurwa, upał jak kieron! No upał grzeje dzisiaj! No to i no co przyniosę! No to tak myślimy! No to trzeba coś! Nie ma ile! Chłopie, starszy! To by się kurde... Ja byś się nie odwodził! Tego na dwa pijemy, no? Prawda ci woda? Mocno! Słabe! A co może. Za alkoholiczki te chłopy se pobrały, jak słowo daje i to nie wiedzą. Robimy pierogi. Tak, katolicka wieś, słowo no, daje. No oczywiście. Pierwsze. Ale robimy pierogi. Ale z mocy ja tego proboszcza zapytam, się, jakie on pokuty daje. Jaki to urodzaj? No. Proszę. Będzie lepiej? Pan, zobacz pan. No, teraz się klei. Właśnie, nie teraz. To jest pierożek, jeszcze tutaj z tymi... Barsz będzie pół. Tak ponoć jeszcze, o! Ale może to bym chciał przyjść zobaczyć. To nasz aż klej, żeby nie dostać. Ale on nie ma. Klei się wszystko. Co to za spotkanie, chciałem zapytać? No, towarzyskie. Sąsiedzkie. W jakim celu? Teraz to cel jest najważniejszy ponoć. Chociaż programu można nie mieć, ale cel jest ważny. Tak. Ale ale niech pani spróbuje. No to ja mogę lepiej dawać, to pana idzie. Ale teraz to jest równouprawnienie i powinno to działać w dwie strony. Piękny kawaler, piękna pani młoda. Proszę porówno, wymieniamy się. Troszeczkę popuszczam już, ale... Ale nie, już nie do końca, nie. Pijemy, zobaczymy, co się dzieje. Nie, mówicie, że woda. Woda, daj mi spokój. Jaka woda? Ja mam ofertę ostateczną. To, co jest na stole, ale pani nawet jest pszenicy i do tego pana młodego. My przygotowani jesteśmy! Ale żeby... No tyle hektarów, tylko tyle pszenicy. No susza jest! Dorodno! Dorodno! Tlenna! Ale słucha! My pokazali im swoje dary! A gdzie młoda? Gdzie młoda? Młoda może drugorodna! Ale skrzynka będzie nie jedna na imprezie. A żebyś tak chociaż wypiły to wszystko. Próbować, jak to dobra. Wczoraj. Nowe drodze życia. Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Błogosławię was na nową drogę życia. Życzę wam dużo miłości, wzajemnej tolerancji, abyście się wzajemnie szanowali i żeby było, przeświecała wam miłość, szacunek i tolerancja. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Syna i Ducha Świętego. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławię was na nową drogę życia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławię was na nową drogę życia. W imię Ojca. Kochajcie się, rozmnażajcie się i szanujcie się. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani rodzice, dziękujemy wam za ten piękny dzieci. Za wychowanie, za troskę i cenne rady. Czy za to, że nas stworzyliście. Że jesteście. Że wychowaliście i poprowadziliście aż do tego momentu. Dziękujemy. My też wam dziękujemy, żebyście, jeżeli będziecie potrzebować rady, żebyście zawsze do nas, my jesteśmy otwarci i gotowi, aby was wspierać, pomagać. No. Że zawsze możecie na rozwój. Czekaj, ja to sobie wziąłem, bo nie da. Ja mówię, ja to będę wył jak pies. Prowadziłem młodego, ładnie weszliśmy, wszystko było tak jak z amerykańskiego filmu. Wejście do kościoła było oryginalne, no nie powiem, bo się troszeczkę wzruszyłam. Jeszcze na takim weselu nie byłam, żeby tak ojciec wprowadzał panią młodą i no było piękne. Łezka się wokół kręci, jak sobie przypomnę, bo widziałam jak na siebie patrzyli, widziałam jak się cieszą. Jak nakładają sobie obrączki. Dla mnie jest to niesamowite wzruszenie ze względu na to, że wujek prowadził do ołtarza Ewę. I to jest dla mnie bardzo piękne, że takie coś mogło mieć miejsce. Przysięga. No, mi osobiście łza kręciła się wokół. Moja partnerka powiedziała tak, że każdy ślub tak powinien wyglądać. Szczerze mówiąc, prawie się popłakałem jak buber. I tu... Łezka się kręciła, no nie ma co tu ukrywać. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi z tego powodu, że narodziła się ta miłość między wami. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy jak, pewnie wiemy. A więc przyszedł taki czas, kiedy to Ewa spojrzała na Konrada, Konrad na Ewę i powoli, powoli przybliżali się do siebie, aż przyszedł ten dzisiejszy moment, moment zaślubin. To uczucie miłości to jest to, za którym każdy człowiek najbardziej tęskni. Patrzymy na was dzisiaj pełni radości. Pismo Święte mówi, szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, dobra żona radować będzie męża, dobra żona to dobra część dziedzictwa, dar Pana, żona spokojna. Ale to, co mówi Pismo o żonie, to samo można powiedzieć i o mężu. Szczęśliwa żona, która ma dobrego męża, dobry mąż radować będzie żonę, dobry mąż to dobra część dziedzictwa, dar Pana, mąż spokojny.
Drodzy nowożeńcy, to jest skarb. Wiązać się z kimś, kto jest naprawdę okej. To jest dar. Rano patrzeć na niego, na nią, jak na kolegę, koleżankę z pracy, a po południu nie chcieć, aby słońce zaszło nad tym, co się zrodziło w sercu. Dostaliście wspaniały dar. Siebie. Siebie nawzajem. I nigdy nie dajcie sobie wmówić, że taki dar się zdewaluuje, popsuje. Nigdy. Kto chociaż raz był dobrym człowiekiem, takim może być zawsze. A wy z pewnością dobrzy byliście nie jeden raz i nie tylko dla siebie. Co zrobić, by to, co jest w was dzisiaj, było także 13 maja 2073 roku, kiedy świętować będziecie złoty jubileusz swojego małżeństwa. Jest tylko jeden sposób. Miłujcie się wzajemnie. Miłość cierpliwa jest. Miłość jest łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. Moi drodzy, chciejcie być darem wzajemnie dla siebie. Chciejcie być obdarowani tą miłością i chcieć dobra tej drugiej osoby, która kroczy obok was. I nie zapominajcie, że waszym największym przyjacielem jest Jezus Chrystus, bo On was nie opuści, będzie z wami w każdej chwili. Jemu ufajcie. Powierzcie Jezusowi w czasie tej dzisiejszej Eucharystii całe wasze życie, aby On był między wami, zespalał was i prowadził piękną drogą miłości. Amen. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Konrad, biorę Ciebie, Ewo, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Ja, Ewa, biorę Ciebie, Konradzie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę, aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Ewo, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Konradzie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. I oto Ewa i Konrad zostali mężem i żoną. Thank you.
zagaśnie. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności świeci coraz jaśniej. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności świeci coraz jaśniej. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, w szczęściu, pomyślności niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, w szczęściu, pomyślności niechaj żyją nam. I bijemy do dna za zdrowie, parę dalej. Written in the sky, love is all the reasons why. Love is, love is where the heart begins. Love is when. Wszystkiego najlepszego. Dziękować. Żeby wam się wiodło jak najlepiej. Love is beautiful. Dużo szczęścia i miłości, a mało złości. Tego słoneczka dzisiejszego. Przepięknie wyglądacie. Is what it's all about. Love is, love is beautiful. Zdrowia, miłości, żebyście zawsze tak byli szczęśliwi jak dzisiaj. Radości, cierpliwości, wyrozumiałości i samych szczęśliwych dni. Szacunku wzajemnego i więcej wam nic nie trzeba, bo miłość wypełni serce, a szacunek głowę. Love is, love is. 100 lat, niech żyją, żyją nam. Ale już było. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. A kto? Rebaj Kondrat! Tylko tobie chcę powiedzieć to, to co czuję dziś, kiedy przychodzi noc. Tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak, tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. Magiczne słowa są właśnie po to, by uciec stąd. Dziś jak najdalej stąd. Dziś jak najdalej stąd. I gorące, 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 gorące brawa dla pary młodej. Ledwie słonko zaszło, już mnie dziewczę kusi.
mężczyzn taki ładny, podziwiać go musi. I znowu nieprzespana noc, i znowu zmarnowany dzień, przez życia krótki napijemy się wódki. I znowu nieprzespana noc, i znowu zmarnowany dzień, przez życia krótki napijemy się wódki. Na ścianeczku dzień za dniem opada listek po listeczku. I śpiewamy, panowie! I znowu nieprzespana noc, i znowu zmarnowany dzień, przez życia krótki napijemy się wódki. I znowu nieprzespana noc, i znowu zmarnowany dzień, przez życia krótki napijemy się wódki. Żona czeka, czeka, czeka w pachnącej pierzynie, a ja syn naleśny gorzołeckie piję. I znowu nieprzespana noc, i znowu zwariowany dzień, przez życia krótki napijemy się wódki. I znowu nieprzespana noc, i znowu zwariowany dzień, przez życia krótki napijemy się wódki. I znowu nieprzespana noc, i znowu zwariowany dzień, przez życia krótki napijemy się wódki. Pan młody też wygląda dzisiaj elegancko, jest przystojny, ale już zajęty. I też wygląda bardzo dobrze w garniturze, szykowanym przez świadka. Pasują. Oboje są tacy troszkę wybuchowi, ale umieją się dogadać między sobą, więc wydaje mi się, że tak. Pierwszy taniec. No, ćwiczyli kilka razy, ale pierwszy taniec wyszedł dobrze. To zejście Ewy po schodach dawało takiego uroku i ta mgła wokół nich też. No, na początku byłam trochę zaskoczona, ale mogłam się później w sumie tego spodziewać, że jednak Konrad przyjedzie ciągnikiem i fajnie wyszło, oryginalny pomysł. Pani młoda wyglądała przepięknie w tej sukni i w toczku, no po prostu wyglądała super. Oboje wyglądają jak z obrazka. Środki transportu były oryginalne, ale dopasowane do nich, szczególnie do Konrada. Pasują do siebie, oboje mają silne charaktery, ale po tych burzach umieją się dogadać i myślę, że będą ze sobą szczęśliwi. Transport? No, Audi A7 w białym kolorze, bardzo mi się podobała. Ja jestem fanka samochodów, to bardzo ładnie. Jeszcze jak oni tam razem siedzieli, ja to widziałam, to przepięknie. Ciocia i wujek? No to pasują oczywiście do siebie. Ewa po prostu do Konrada, tak pasują sobie, że
No to jak z bajki. Oni komplementują siebie i no po prostu jest para idealna. Buty już zdjęłam po raz czwarty. Jest fajnie, się bawimy, się wszyscy tańczymy. Ładą ci serce, ładą ci siebie, kochana. Ładą ci miłość, ładą ci wszystko, co mam. A jeśli będzie trzeba, to na głowie stanę. A jeśli będzie trzeba, ty przecież mnie znasz. Niesamowicie, gorące brawa dla wszystkich panów.
przyjdziesz tu, radość wróci znów, mocno się przytulę i zaśpiewam tak. Naj, na, 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 o, o. Naj, na, 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 na. Naj, na, 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 o, o. Naj, na, 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 na. Naj, na, 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 o, o. Naj, na, 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 na. Naj, na, 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 na. Oglądam się za siebie, nadzieja drzemie w sercu gdzieś głęboko, że wkrótce znajdę ciebie. Kiedy przyjdziesz tu, miłość wróci znów, wrócą nam kolory lata, a nadziei głos podszeptuje wciąż, że gdy się spotkamy, zaśpiewa razem. Naj, na, 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 o, o. I rolnik znalazł żonę!
ta młoda, ty nasza wariatko. Wczoraj byłaś panną, dziś jesteś mężatką. Szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń, tego wam życzymy i śpiewamy razem. Piękna młoda, ty nasza wariatko. Wczoraj byłaś panną, dziś jesteś mężatką. Szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń, tego wam życzymy i śpiewamy razem. I uwaga, wszyscy goście śpiewają z całego serca dla pary młodej. Piękna młoda, ty nasza wariatko. Wczoraj byłaś panną, dziś jesteś mężatką. Szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń, tego wam życzymy i śpiewamy razem. Piękna młoda, ty nasza wariatko. Wczoraj byłaś panną, dziś jesteś mężatką. Szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń, tego wam życzymy i śpiewamy razem. Pięknie wyglądali. Widać, że są w sobie niesamowicie zakochani. Suknia panny młodej olśniewająca. Bardzo jej zazdroszczę tej sukni, chociaż ja bym w niej na pewno nie weszła. Dograli się niesamowicie. Znają się już tyle lat, że dotarli się bardzo. Widać, że są naprawdę w sobie zakochani. Są za sobą. Dlatego tutaj jesteśmy. Pierwszy taniec? Byłam w szoku, ponieważ nie przygotowywali się chyba zbyt długo. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Konrad nie jest, że tak powiem, pierwszym tańcerzem, także rewelacyjnie, bardzo pięknie. Państwo młodzi dzisiaj, na dzień dzisiejszy, wyglądają znakomicie. Jedyne, co mogę powiedzieć na ten temat, to, że pasują do siebie jak dwie krople wody. Nie ma dwóch tak idealnie dobranych osób do siebie. Ich wejście do kościoła wyglądało znakomicie. Ja, jako ministrant, patrząc na nich, gdy wchodzili do kościoła, mogę tylko powiedzieć, że to wejście do kościoła było idealne. Siadamy! Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne pisko w cieniu pić. Leżysz w trawie, liczysz mury, gołym i wesołym być. Nic nie robić, bo melować coś się da, tu się da. Leniu chować, świat całować, dobry panie pozwól nam. Jedzie pociąg za ręka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg za ręka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. O nie, 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 byle nie do Warszawy. Byle nie? Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić. Leżysz w trawie, liczysz mury, gołym i wesołym być. A prywatnie być blondynem, mieć na głowie włosy blask. I na łóżku z baldachimem robić coś nie jeden. Wszyscy! Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka,
jem do Warszawy. Być ponadto coraz boli, co śmiesza tylko nas. Wypij wzrokiem gaćkę soli, dobry panie, pozwól nam nie oglądać wiadomości, paru gościom krzyknąć bas. Złote rybce ogryziości, za to co przyniosła nam. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Nie, 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 byle nie do Warszawy. Nie. Obręgonek go przyciągnął. Gorące brawa!
odbije. Prawo małe tego, wypiwonego. Przecież wiemy nigdy, nie ma tego złego. Śledzik mówi pływać, stałby nowy pas znieść, zarodzi świętą rzecz. No i te ściany, to rodzina, to jest siła. Raz ja na chuj, wypijmy za to, co z nami nie pije, tego ledwa pije. Prawy do lewego, wypij kolego, przecież wiemy nigdy nie ma tego złego. Lecz machną ręką, tak żeby nam coś dawają. I stojęta przecież ma, sukienkę można zdjąć. A teraz nosi to za dobre wychowanie. Raz ja w brachu, wypijmy za to. Kto z nami nie wypije, tego we dwa pije. Prawy do lewego, wypij do lego. Przecież nie wiem, nigdy nie ma tego złego. Pozwól już na pani, bez pomocy stracę stan. I on kaniec się dał znak. Wypić teraz zawalony pani. Raz ja w rachu, wypijmy za to. Kto z nami nie wypije, tego we dwa pije. Prawy do lewego, wypij kolego. Przecież wiemy nigdy, nigdy nie ma tego złego. Oh!
Rapapara,
Para idealna, no, po prostu człowiek płaczy, łza się kręci wokół, a ja po prostu sobie myślę, że jakby każdy tak wyglądał jak oni, to świat byłby idealny. Traktor, traktor, no traktor, słowem rolnika, no, traktor, no rzecz przepiękna, już nie będę mówił, że tego się nie da zastąpić, po prostu to był tak unikatowy symbol tego wesela. Serce bije mocniej patrząc na traktor, no ale na samochód patrząc, przede wszystkim para wyglądała idealnie, a to wszystko to było otoczką. To wesele jest to po prostu kunszt dla mojego serca. O pani młodej? Boże, ludzie, patrzcie, podziwiajcie, no jak dama z łasiczką, tylko że z niedźwiedzia. Razem? Razem? Czy pasują? Oni pasują do siebie jak Atos z opryskiwaczem, oni są nierozłączni, nierozłączni. No zapnijcie Atosa do opryskiwacza, on się nie rozpina. No, nierozłączalna część, po prostu jak złączy się, koniec, nie rozłączy. To jest najlepsze wesele, na którym byłem i na którym chyba kiedykolwiek będę. Także tutaj świetna zabawa, świetni ludzie, świetna para młoda. Co powiem o pierwszym tańcu? Widać było po młodym, że się trochę zdestresował, troszkę się pogubili, lecz to nie przeważyło. Bo najważniejsze było to, że oni wykonali ten taniec bardzo dobrze. Wiem, ile to zaangażowania, cała otoczka tego, żeby to przygotować, ile nerwów pochłonęła, ile wysiłku. Także tutaj wielkie szapoba. Ile rodzeństwa ma pan młody? Czworo. Ile? Pięcioro. Pięcioro! A ten łobuz ciągle sześć, jaki kolega? Z
słuchajcie, skąd jest świadek pana młodego? Z Podlasia. Jak ma na imię mama panny młodej? No ja nie wiem. A? Teresa, Teresa! O, no już jest dobrze. Gdzie znajduje się sala weselna? Obok Kielc po Zamczu. Jaki? Pasłowskim. Jaki? W Piekoszach. Cierpi, cierpi. Już był tak bliziutko. W Piekoszewskim. Piekarza. U piekarza, tak? Prawie było dobrze, po Zamcze Piekoszowskie. Niestety nie zaliczamy tego pytania, ale spokojnie. Czy pani młoda nosi na co dzień okulary? Nie. Tak? No to jakie to Podzamcze jest? Piekoszowskie. A, no to zaliczamy. Do jakiej piosenki tańczyła pana młoda pierwszy taniec? Rolnik szuka żony. O, i zaliczone. Jakiego koloru jest sukienka świadkowej? Różowego, pudrowy róż. Bardzo dobrze. Jakie nazwisko panieńskie ma panna młoda? Śkiewi. Bardzo dobrze. Czym pan młody przyjechał po pannę młodą? Traktorem. Traktorem, dokładnie. Jakie kwiaty lubi panna młoda? Nie? One chyba raczej nie są białe. Jakie kwiaty lubi panna młoda? Lubi pan? Nie? Słoneczniki. O, pierwsze pytanie. Słuchajcie, może bomba wybuchnie, może ubrudzi. W jakim zawodzie pracuje pani młoda? Logistyk. O, tutaj zaliczamy. Ile lat znają się państwo młodzi? Ile lat? Ile lat? Znają się państwo młodzi? Sześć. Więcej. A ile? No to 12 lat. Ile? 12. 13. No i podpowiedział. No i co, zaliczamy czy nie? Nie, nie zaliczamy. Nie, nie, nie. Para młoda. Słuchajcie, co zmieni się w życiu panny młodej? Nazwisko. O co najczęściej kłócą się młodzi? Pieniądze. No nie jest to taka odpowiedź. O co najczęściej kłócą się młodzi? Ośliwa. Ośliwa. No niestety, jeszcze jedną szansę damy. O co się kłócą najczęściej młodzi? Czas. Nie, tu mam napisane, że o wszystko. Nie zaliczamy, słuchajcie. Jeszcze może bomba wybuchnąć. Jakie zwierzęta hoduje pan młody? Świnki. Tak? No i zaliczamy. Ostatnie pytanie. Naprawdę. I zobaczymy. W jakim miesiącu zarodziła się para młoda? Nikt nie podpowiada, nikt nie podpowiada. Czerwiec. Maj. Nie? Lipiec! Gorące brawa dla pani, gorące brawa dla pary młodej. Teraz... I zapraszamy. I już kolejna pani, prosimy bardzo. I prosimy, prosimy. I prosimy, prosimy kolejną panią. I kolejnego pana prosimy. Panowie, szybciutko. Szybciutko, szybciutko. I już. I kolejna pani. Pięknie prosimy. I prosimy kolejnego pana. Odbijane. I prosimy kolejną panią.
nadzieję.